to chyba nie nadaje się na wizję. Aha. Aż tak źle. W dużym skrócie było sobie kadzidło, które okazało się afrodyzjakiem. No. I pod jego wpływem działy się rzeczy. Okej. Dużo rzeczy. Ne. A, dobra, teraz tylko zaczekać, aż bot się obudzi. Jezu, jak gorąco! Nie, kurwa, czekaj, idę balkon otworzyć. Najwyżej, jeżeli się okaże, że że będzie słychać za bardzo, to go zamknę, ale... No daj spokój, kula śnieżna dobrze wycisza. Znaczy wygłusza dźwięki z tła. Bo z początku miałem ten balkon zamknięty jako tako, bo stwierdziłem, że nie, no trochę za głośno jest, za oknem będzie słychać. W ogóle zauważyłem, że w ustawieniach moderatora normalnie jest ten pop-out chat. Zmienili to? No? Niemożliwe. Jak klikniesz na ten, to tam będzie, już sobie popołudnę, więc teraz nie powiem. Tylko ten. W ogóle to jeszcze na real quick zydwo, tak minuta dosłownie. Spoczko, foczko. Czy ja to mam u siebie? Ja to chyba nie mam u siebie. Znaczy muszę zobaczyć na Twitchu jako tako, czy mam. A nie na tym, a nie na OBS-ie. Czy będzie tutaj? Popoczat? Niesamowite. Jest pop-out chat. Cześć Sebastianie. Nie no, muszę przyznać, że jestem kompletnie zdumiony. Co my właściwie mieliśmy teraz jeszcze zrobić? Mbak. Pak. Tak się zastanawiam, co jeszcze mieliśmy zrobić. Czy mieliśmy już iść tam na górę, czy już ten... Czekaj, na górę. Jaką górę? My nie mieliśmy iść na górę. Tutaj. Czyli konkretnie tutaj. Znaczy to technicznie jest... Lokacja się nazywa Mount Horu, więc... po prostu się zastanawiam, czy chce mi się iść tutaj po tego ability sera, czy nie. Cześć Sebastian, cześć Sam. Chce mi się. Cześć Sam, cześć Samuraju. Przenosisz się po prostu do studni Valley of the Wind. Przenoszę się do studni, ej. Chyba oczekujesz ode mnie... Oczekujesz ode mnie za dużo chyba. Tutaj nie ma studni? To już lepiej spaść do Valley of the Wind chyba. No. Bezpośrednio. Właśnie też mi się tak wydaje, tylko muszę sobie przypomnieć, czy ten... Czy... Aha. Jak tak mówisz, że o bilardzie, bym poszedł na kręgle. A weź. Ja bym najchętniej poszedł na jedno i drugie. Nie. Wow. I zastanawiam się, czy ze swoimi cudownie drżącymi dłońmi mógłbym jakoś grać w bilarda sensownie. Nie próbowałem, więc. Nie, wydaje mi się, że to nie powinno być aż takie problematyczne. Podkreślam aż, tak? Dobra, to się tak robiło. No bo wiesz, to nie jest tak, że to wymaga aż takiej wielkiej precyzji, zwłaszcza, że zazwyczaj sobie robisz jakąś tam podpórkę drugą ręką, tak? Mhm. Więc to ci powinno tyle stabilizować, że to nie powinno aż takiej różnicy zrobić. Może jeżeli byście jakoś, powiedzmy, bardziej precyzyjnie te wszystkie podkręcania i podkręcania robić. Czekaj, tutaj kompletnie w dół, tak. Au. Chuje. Au. I to mnie to... Aaa, szlak. Za daleko mnie to cofnie. Będę musiał gdzieś pod save'a zrobić chyba. Ale też teraz jak o tym pomyślę, tak dawno nie grałem w bilarda w ogóle. Nie, bo ostatnio mam wrażenie, że... Znaczy inaczej, tak, że kompletnie w bilarda takiego, wiesz, że ogarnięliśmy wszystkie zasady i w ogóle tak, to też mogłem nie grać rzeczywiście. Czekaj, bo mówiłem, że chcę zajść save'a. Jak to nie enemies? Nine the fuck? Bo to chyba cała strefa z laserami to jest unsafe zone. Chuje. Być może dlatego, żebyś się nie mógł softlockować, nie wiem. Być może, ale... A tutaj mogę. Nie enemies. Nie, tutaj nie jestem blisko przeciwników, słuchaj. Not close enough, baby. Dobra. Łatwo. I to w dół i w lewo. A tu jeszcze... Jeszcze w dół? Tak. Jeszcze jedno piętro. Nie wiem, tak jeszcze wracając do tematu Villada, to jedyne, gdzie tak powiedzmy więcej grałem, to jeszcze za czasów podstawówki w Snookera na WP, bo tam mieli wtedy takiego. Mhm. Jaka jest różnica między bilardem a snookerem? Czy to jest zasady głównie i to ile w bil, jak się punktuje i tak dalej. Snooker przede wszystkim ma punktację jako tako, tak? Aha. Wydaje mi się, że w bilardzie to jest bardziej kwestia, że każdy musi bić swoje tam pełne albo połówki. Mhm. Tak mi się wydaje, tak? Bo bilardem interesowałem się, nie powiem, dużo mniej niż snookerem, więc... Nie mogę ci potwierdzić w jedną czy drugą stronę. Mhm. Snookera byłbym w stanie wyjaśnić dużo lepiej, jeżeli chodzi o zasady, to na pewno, bo chodzi głównie o to, że musisz bijać na przemian czerwone i kolorowe. Przy czym każdy kolor... Węgle są prostsze. Tak, węgle są dużo prostsze, chyba że chcesz... Bo to jest tak, że wbijasz czerwoną i później wbijasz dany kolor, przy czym kolory też są w jakiejś kolejności, nie? Znaczy, w kolejności są na koniec dopiero. Dopóki są czerwone na stole, to wbijasz je w... Po prostu czerwona i potem jakiś kolor, tak? Mhm. Tu się mogłeś dostać też po prostu na podmuchu wiatru, używając tego piórka. Aha, ale czeka dostałem. No. Nie podoba mi się. Powinien być komplet rzeczy do zgarnięcia w Misty Woods. No i na 100% mam. Swoje pełne połówki, a potem 8. A właśnie, o 8 zapomniałem. Aha. No tak, przecież 8-ball zawsze był rzeczą. I tak pomyślelibyście, że chciałbym zapisać. Macie rację. Wow. Z tego co pamiętam... O jedno, to były kolce w pierwszym planie. Boże, nie pamiętam teraz dokładnie punktacji. Jedyne co pamiętam to, że niebieska była za 5 i czarna za 7. W snookerze. Różowa chyba za 6. A zieloni wabank. Właśnie zielona była... Bo była zielona, brązowa i jeszcze jakaś gdzieś w punktacji 2-4, tyle pamiętam. Kurde, tak dawno nie oglądałem snookera, że już zdążyłem pozapominać. Dobra, gdzie jeszcze coś może być? Tutaj im brakuje 2%, co mnie będzie tygerowało. Przede wszystkim, gdzie coś jeszcze jest jako tako? To jest ability, do którego nie wiem jak się dostać. Czy gdzieś jeszcze? Czekaj, czym były te małe speedlight container, czyli te mniejsze, czyli tak naprawdę aż tak mnie to nie rusza. No. Jakby to były pełne sale, to jeszcze bym się zastanowił. I tutaj, no to... czy myślisz, że chcę iść tam sprawdzać się, czy będę wiedział jak się tego dostać? Mam wrażenie, że ten cel w prawym dolnym rogu to jest znowu kwestia... znalezienia odpowiedniej ścieżki gdzieś ukrytej. Aha. Nie wiem, można teoretycznie spróbować. Wydaje mi się, że tam niedaleko jest studnia? Znaczy nie było jakoś super daleko, to na pewno. A propos studni. Tak wam ja sobota. Bardzo leniwie. Ja dzisiaj leżę i leżę. I tyle. Znaczy no, ja od dana tak naprawdę mam włączone jakieś streamy. Z tego czy czegoś innego? No, przeszedłem Nihilów nokturnie, o. No to nie aż tak nie... Słyszałem to. Padzie, przestań. Nie do tego. Przejdę. Już myślałem, że on się... Halo, mapa? Posłuchaj mnie, Padzie. Znaczy... Absolutnie nie podoba mi się to, co teraz powiem. No. Ale sterowanie mi się zmieniło. I nie mam pojęcia czemu. Pad ci się jakoś przełączył. Okej. Już jest okej. Dobra. No nie jest to aż tak daleko, ta studnia. Tylko pytanie, czy to będzie od dołu, od góry? Popróbujemy. Ja bym sprawdził najpierw to pomieszczenie, gdzie jest zbiornik wodny. W sensie tu? O. To tutaj, no. To się tak na sam początek. Czy tutaj nie ma czegoś ukrytego? Ech. No proszę. Tylko czekaj, pływało się szybciej o tym. Dlaczego? To teraz wymierzyć to jeszcze dobrze. Łatwo, to już trochę mniej. A w sumie wasz tutaj też pomaga. Zastanawiam się, czy one właśnie po to nie są. I to było tu. No jeszcze nie pamiętałem, czy to było tutaj, więc to był taki gest. Cześć Sylwia. No cześć. Jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze 2 BT Cell zostały i 2 Energy Cell. Na pewno Energy Cell 1 jest w ostatnim dungeonie. Do BT Cellów nie pamiętam. No jeden na pewno jeszcze... O tutaj masz po jednym. A drzewo sprawdzałeś? Ginso Tree? Czy tam czegoś nie pomijałeś? To pierwsze drzewo, gdzie miałeś ucieczkę. Po prawo, 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 prawo. Prawo, prawo, prawo. Góra, góra, góra. I tutaj możesz... Mały kontener, 2 małe kontenery. Małe. Aha. Jak mówiłeś Ginso, to się zastanawiałem, czy co to liga? No, bo ono się tak nazywa. Wiem. Ale i tak absolutnie nie przeszkadza mi z tego skosztować. Znaczy, Ability Cell też nie może być w ostatnim dungeonie. Jak coś, to stamtąd się dalej będzie można warpować, więc... Aha, zdążę. Tam, nice. Więc możesz tam pójść, zobaczyć, czy nam coś wyświetla i jak nie, to ewentualnie jeszcze wrócić, to nie jest problem. Zresztą i tak, jeżeli bardzo by mi zależało na procencikach, to pewnie powinien się przejmować, bo na mapie jeszcze nie mam paru rzeczy, tak? Dobra, teraz gdzie będzie studnia, skoro będzie najszybciej tam iść? Tutaj? Tutaj, Ale tu ładnie. W tej grze wszędzie jest ładnie. Coś tam... Clarity wizualne. Znaczy, wiesz... Jedno nie wyklucza drugiego, okej? Nie wyklucza drugiego, ja wiem. Jak coś, Shinji, to możesz, jak masz mapę tych warpów, weź sobie jeszcze raz te warpy na studni, bo masz bliżej warpa. Hologrove. Jak chcesz, to możesz sobie zoomować i wtedy masz mapę pokazaną swoją normalną, triggerami. Nie powiem. Więc widzisz dokładnie, gdzie są warp pointy. Nie powiem, ma to sens. A to nie ma warp pointa? Ty go nie masz odblokowanego może po prostu jeszcze, może cię tam nie było. Nie no. Nie było? Z bagna chyba będziesz miał szybciej. W takim razie, jeżeli już. Czy próbowałeś ostatnio ściągać coś na Switchu? Nie, jedyne co ostatnio byłem na Switchu to w końcu przyszedłem Pokémony. Po 10 tysiącach lat. Nie, ironicznie mam wrażenie, że równie dobrze mogę... Ja, że część tam będzie szybciej. Nie no, ile czasu minęło od premiery tych Swordów i Shieldów? 1,5 roku? Dopiero 1,5 roku? Jak nie więcej. W każdym razie, no, sporo czasu minęło, a ja dopiero teraz przyszedłem, no. Od wielka filozofia. W lewo. Ej, właśnie, Elden Ring gameplay. Znaczy, ogłoszenie, trailer, wow. Wszyscy się cieszą, może fabuła będzie lepsza niż gry o Tron. Martin jest tam od world buildingu, z tego co pamiętam, żeby po prostu pomóc stworzyć świat. Może świat będzie lepszy niż w grze o to on. Nie szkaluje, skądże znowu. Dobra, tu... Wiesz co, najpierw pójdę do tego chlebnego drzewa. W sumie leżysz mnie. What the fuck? Nie, bo... Wow. Okej, cofnęło mnie tylko tutaj, myślałem, że dalej. Czy ja mogę... Mogę. Wszystko kalkulatorowane. Właśnie, czy macie jakieś... I to jest w sumie też rzeczywiście pytanie. Jakieś oczekiwania na gry, które ogłoszą na E3? Co byście chcieli, żeby ogłosili? Jutro... Capcom, pojutrze ma Capcom swoją prezentację. Powiedziałbym co, ale wszyscy wiemy, Chrono że... Trigger remake. Nie, miałem na myśli bardziej coś innego. Tak? Ace Attorney 7. Nie. Ale też sequel. Jaki? To swoją drogą bardzo dużo wyjaśnia w kwestii tego, że że nie miałem odblokowanego, nie wiem czy widziałeś. Dzisiaj Sylwia jest konferencja Ubisoftu na E3. Nie widziałem przez chwilę. Nie miałeś odblokowanej? Znaczy nie wiem, musiałem słupek wcisnąć, nie wiem czy jego trzeba wciskać za każdym razem, czy... Nie, ale w takim razie po prostu chyba dzisiaj tu nie było. Ale to dziwne w takim razie, że mapę miałem pokazaną. Na mapie, ale nie aktywowałeś tej studni po prostu. Nie, mówię, dziwne to trochę, ale no co ja mogę. Ale okej. Tak. Chyba przebaszować musisz po prostu tutaj. No muszę, tylko niech on się zrespi teraz. Nito. Łatwo. Dobra, i to jest lokacja, w której jeszcze nie byliśmy. XZ. Ups. I did it again. Wow. Aha, czyli tutaj chyba będziemy musieli bardzo intensywnie baszować. Yep. Albo po prostu robić to tak. No to piórko pomaga bardzo. Łatwo? Dobra. Chciałem powiedzieć, zalecam zrobić zapis. A, to jest laser, fakt. Te lasery są bardziej czerwone. I one po tym, jak one wystrzelą ten laser, to jeszcze właśnie jedna kula od nich idzie. Aha. Zdążę. To chciałem. Najpierw chcę w dół. Czy mogę? Nie mogę pewnie. Stąpa masz. Mam. To nie działa. A? Co jeszcze mamy z umiejętności? Zastanawiam się, czy może z wyższej wysokości po prostu muszę tego stampa zrobić. Nie. Jego ty? O, okej. Albo nie? Weird, to na pewno. Co tu trzeba zrobić? Może na górze coś będzie. Powiedziałem, na górze coś będzie. Fajny laser. Tanio. Nie wiem jakie gry byście chcieli, które pewnie nigdy się nie zdarzy. Dla mnie to byłby Chrono Trigger. Dla mnie. Znaczy... Chyba. Ale co byście z Chrono Triggerem? Remake jakiej gry byście chcieli, które pewnie nigdy się nie zdarzy. A, w tym sensie, no przecież był już Chrono Trigger na DS, o co chodzi? Tak, powiedziałbym bardziej, że reedycja. Wiem. Nie, okej, to masz do przeczytania po prostu. Yep. już wcześniej. Tak mi się wydawało, że o to chodzi, tylko zostałem zabity brutalnie, zanim zdążyłem to zrobić. Ale nie ma co liczyć na Chrono Trigger Remake w momencie, kiedy powstaje FF7 Remake dalsze części. I FF15 jednocześnie. No i to nie jest tak, że to jedno kompletnie wyklucza drugie. No i zastanawiam się, czy nie byłoby trzeba jakby zebrać znowu całej ekipy starej. Jak to by się udało? Nomura chyba też tam było. Yes. Okej. Możemy widzieć przez niewidzialne ściany. Hurra. Sonic 06, X6. No, ja od Capcomu jakieś DLC-ki do Residenta 8 byłoby pewnie fajnie. Ty fajnie. Ace Attorney 7 byłby super, ale nie ma szans na to. Czemu nie ma? To raczej na Tokyo Game Show by pokazali najpierw niż na E3. W sensie chodzi ci o to, że konkretnie na E3 nie ma szans? Mhm. Bo kiedyś może, ale myślę, że tak ogólnie. Zwłaszcza, że teraz ma być premiera tej Grace Story Chronicles, więc mogą poczekać z ogłoszeniami ewentualnymi po tym. Nową grę ze stylem Chrono Break. Nową grę ze stylem Toriyamy? Czy ktoś powiedział Dragon Quest? Dragon Quest? W sumie zapowiedzieli nowego. Bo przecież 12 niedawno została... Dragon Warrior. No chyba nie pozostał nic innego jakiś tutaj już. Ja? Jestem pewien, że fakt, że ta lokacja to wulkan, absolutnie nie stanowi żadnego problemu. Spod nowego AP. Znaczy ja powiem szczerze, że nie jestem też jakimś wielkim fanem stylu Toriyamy. Głównie dlatego, że bardzo, ale to bardzo często jest tak, że widzi się dwie postaci, można pomyśleć sobie, że już to kiedyś widziałem, tak? To trochę tak jak nowy styl Arakiego. To jest ta sama twarz, tylko na innych postaciach. Niech ktoś się wrzuci tutaj Good Morning Chrono. Czekaj. Są dwie wersje tego obrazka. Wrzucę obie. To jest pierwsza. Tylko skopiujcie, z góry mówię. I to jest... O kurwa, tego tak nie wrzucę niestety. A może jednak wrzucę? Proszę, dajcie mi. Nie, nie wrzucę. Musiałbym to chyba jakoś osobno. Uważam, że konferencja jutrzejsza Xboxa o 19:00 może być bardzo ciekawa pod względem premier nowych, bo zazwyczaj to na konferencjach właśnie konsolowych, że tak powiem, jest wiele gier ogłaszanych, później na pokazach firm konkretnych są ewentualne nowe trailery i jakiś gameplay pokazany. Okej, moim zdaniem... Udało mi się też do gitna, jeszcze wybaczę, przerywam. Spoko. Więc moim zdaniem jutrzejsza konferencja Xboxowa pod względem nowych jakichś gier, ogłoszeń będzie istotna. Ubisoft mnie praktycznie chyba w ogóle nie interesuje, bo remake Piasków Czasu zostało powiedziane, że jego nie będzie. Poza tym to jest projekt, który dostał taki... O kurwa, jaka mapa. Dostał taki opierdol, że podczas ogłoszenia, że też trochę hype zdech. Czego szukasz? Ability Cella. Bo mam 32, a tego nie widzę. Jest Energy, ale Ability w tej lokacji w obrębie jej nie widzę. Aha. Weird. Właśnie, bo to też nie powinna być ostatnia chyba lokacja, prawda? Tak. Czyli jeżeli pokazuje mi Ability Cell na mapie, to powinienem go widzieć. Tak. Dajcie mi znać, że jestem ślepy i go jakimś cudem przegapiam. Tak. Wiem, że bez podpowiadania i w ogóle, ale w tym momencie proszę o wsparcie, jeżeli jestem ślepy. Splinter Cell, ha 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 ha. To jest ten kontejner. Tutaj nie ma. Aż zaraz wygooglam. O, tu jest. Uj. No dobra. Jak już chcę robić wszystko, to robię wszystko, co ja się będę. No Splinter Cell dostanie tak. Ale ej, właśnie w ogóle. Castlevania będzie nowa, Netflixowa. Z Richterem. Hype. A propos anime i tego typu rzeczy. Władca Pierścieni anime. No. Ciekawe są ten. Ciekawie się robi. Ale jestem bardzo jestem hyped na ten. I ja muszę w końcu zrobić te wszystkie Castlevania, Jezu. Bo wydaje mi się, że oglądałem tylko pierwszy sezon, ale nie jestem pewien. Ja to, pierwszy sezon to były dosłownie 4 odcinki. A to może oglądałem więcej? Nie wiem, właśnie nie jestem pewien, ile oglądałem, mnie to ciągle irytuje. Castlevania, anime Castlevania jest bardzo fajne. Czekaj, ja chciałem iść, bo to było tu. To po prostu studnia w Sorrow As. Tak. Biorąc pod uwagę tytuł anime, to nie jestem pewien, czy te wykrzykniki to jest tytuł anime. Czy po prostu dodane na zasadzie hype'u. Cześć Working. Cześć Kejon. Jebana waginaria. A, więc to też są kolce. Kamen Rider W sezon 4. No w sumie. Dobra. To teraz zróbmy to jeszcze raz, najlepiej nie wpieprzając się w kolce. Microsoft to 7 nowych studiów, które kupiło. Na przykład Bethesda, żeby jeszcze lepszego Fallouta 76 zrobić. No przecież kupili Bethesda. Wiem. Ale wykupiły jeszcze, żeby Fallout 76 był jeszcze lepszy. A. To były kolce. No tak. Ja i to. Czekaj. Okej, teraz... Studia prawnicze. Teraz to już ewidentnie jestem ślepy. To są kolce i tutaj są... Te, które niby wystają w ten, to są kolce. Znaczy teraz już widzę, tylko jakoś wydawało mi się, że byłem wyżej, ja tak powiem. Dobra, to teraz trzeba się... A, tutaj. Teraz pomaga już... trochę ten. No nie powiem, w takich sytuacjach na pewno. Ostatni Ability Cell! Ej! Dobrze pamiętam, ostatni? Tak. To co? Czas wydawać na rzeczy ofensywne! O Boże! Increases... O Boże! Silniejsze! Czekaj, pokażę ci jak silniejsze. 3. Zdajesz 3 zamiast 2. O nie! -15. To miałeś ten super jump. Ty czasem mądry jesteś. Jak to było? Nie ma tydzień Steama i człowiek już zapomina wszystkich możliwych mechanik. Ofensywne skille. XD. Dobra. I teraz chciałem się wrócić do Hologrove. I am offensive and this tweet is black to me. To nie jest Hologrove. Znaczy to jest Hologrove, ale to nie jest... To nie jest studnia, do której... To nie jest studnia, której szukamy. Twoja studnia jest w innym zamku. No, mapa twierdziła co innego. Twoja studnia jest w innej lokacji, przykro mi. Twoja studnia jest w innej studni. A ten grobowiec jest waszym grobowcem. w domu. Studcepcja. No bez pałacu nie ma pałacu, dokładnie. To było za bliskie. Dobra, to teraz wchodźmy tu i udawajmy, że robimy tą lokację tak jak trzeba. Tak. Aha, tu jest lawa, co mi się bardzo nie podoba. Ogólnie podejrzewam, że teraz wszystko się pali. Nie spodziewałem się, że aż tak. Tutaj nie pójdę na razie, to na pewno. Długa to lawa, lawa to lawa, Hotel Trivago. Lawus. Dobra, domyślam się, co tutaj powinienem zrobić. Podłoga cię parzy, by the way. A to chuje. Swoją drogą, fun fact. Mi się udało przewarpować za ten wodospad za pierwszym razem, jak... Nawet nie chcę pytać. Po prostu się przydaszowałem przez niego. I później nie mogłem stamtąd wyjść, prawie się softlockowałem. Zastanawiałem się, czy da się to zrobić w ten sposób, że na klatkach śmiertelność się jedzie, ale ewidentnie nie. Nie. Po prostu jakoś... Jest coś, co zabugowuje ten. Zabugowuje hitboxy tej lawy. Jak to działa? Jeżeli na tym postoję po prostu dłużej, to nie rani? Tak. Okay. Więc musisz po prostu... często odrywać się od podłoża, które jest tak oznaczone specyficznie. Aha. To się oznaczone, które no, wygląda jak wygląda, nie? Bardzo mi się to nie podoba, bo chciałbym mieć miejsca, w których mogę sobie grzecznie i kulturalnie zapisać. A wygląda na to, że masz takie. Będzie ich relatywnie niewiele. No, widzę, że są te w sumie lawy oznaczone na mapie, przynajmniej o tyle dobrze. Tutaj po prawo nie przejdę, więc musimy iść na lewo. Bezdaj. Tu też nie przejdę w takim razie. Tam masz taką ścieżkę małą, wąską do góry. Jak pójdziesz w prawo. Widzę, widzę. Tutaj jest. Aha. Więc musisz... Aha, od tego możesz zbaszować. Ej, pozorem czasem umiem grać w tę grę, więc nie musisz mi aż tak wszystkiego mówić. Wow, wow. O, to jest ten mapstone fragment do wstawienia. Ostatni. Nie mam niestety, ale widać na nadzieję jest, więc... Aj. Dużej ilości naraz kul. Sięgłem. Czy jego trzeba... Tak. O, doskonale. Tu jest jeszcze jakaś sublokacja, jak rozumiem? No to jest takie, są takie podsekcje jakby. Aha. Jezu, wszystko się pali. Co to, łemsy? Ktoś Armageddon odpalił? I mean, to jest chyba tak, że świat popada w mały rozkład, chaos przez to, że to drzewo nie działa tak jak powinno. Że wyrowe kryształy nie działają? Co to Final Fantasy? Jedna rzecz mnie zastanawia tylko. Powinienem szybciej skoczyć. Czyli tutaj jest po prostu druga podsekcja, jakbym chciał. Przy czym bardziej chcę chyba w tamto iść, bo ten... Znaczy kwestia chęci. Podejrzewam... Musiał zrobić każdą. No właśnie chciałem powiedzieć, że podejrzewam, że i tak będę musiał każdą... Na to znów nie działa to drzeweło. Dobra. Szlak. Dobra. Wiem mniej więcej co tutaj trzeba robić. Mhm. Wow. Trochę nie do końca tak jakbym chciał, ale... To jest maps. Fragment. Ano. Przyda się to na pewno. Aj. O, trochę zbyt oportunistyczne. Znaczy nie, nie wcisnąłem tego. Glajda. O Boże, tylko nie Yggdrasil. Dobra. A tam jest Energy Cell. To po... Okej. Before przez to zablokowałem sobie w dojście do tego. Do Energy Cella. Nie, tak nie działa. Mam nadzieję. Okej, czyli to na pewno będzie po prostu oblokowało ścieżki dalej w takim razie. Tak. I pewnie tu trzeba pójść. Yep. No. Ostatni Energy Cell. Praktycznie wszystkie znajdźki. I wszystkie te większe znajdźki masz już zebrane. No tak, 12 tych HP-ków, 15 Energy, 33 Ability. Jeszcze jakieś World Eventy, ale to zgaduję, że to po prostu fabuła. Bo przynajmniej tak to wygląda. Dobra. Aj. Uważaj na... Na co? Myślałem, że dłużej będzie jeszcze staniesz na tej mapie, więc tak mówiłem ostrożnie, a nagle się te... Wyszedłeś z mapy i aha. Aha. Ha, ha, ha. Tutaj potem Keystone bodaj. Podejrzewam, że powrót będzie jeszcze gorszy niż ten. To było najsprytniejsze co mogłem wymyślić, ale pewnie da się to zrobić mądrzej. Dobra, wracamy. Spróbuję sobie najpierw tego mapę odblokować. A to było tu na dole. Jej, cóż za mała lokacja. Maluteńka. Proszę, dajcie im przejść. Piu. Dobra, i teraz co tutaj będzie? Lasery, to na pewno. Nie podoba mi się ta platforma na dole, bo ona na pewno jakoś będzie działać w sposób, który mi się nie podoba. Czy one po prostu tak tutaj sobie wiszą? A mi wygląda na to, że one sobie tak po prostu wiszą. Przynajmniej na razie. A, okej. To wiele wyjaśnia. No, to jest timing-based puzzle. Okej, czyli właśnie zrobiłem coś bardzo niemądrego. Zastanawiam się nad jedną rzeczą teraz tylko. Cześć, Zuk. Nie na tą rzeczą, żeby nie było. Chciałem zapytać, jaki był eksperyment stojący za tym daszem? Śmierć. A. Ciekawe. Chyba to mi nie wyjdzie. Aj. Czy już wiesz, jaki jest mój eksperyment? Nice. Dobra robota. Zastanawiasz się, czy to jest coś, co trzeba było zrobić, czy... Tak, to myślę, że tak. Znaczy nie, to jest dosłownie takie... Czy to tak trzeba było zrobić, to... Po prostu jest wygodniej. Przyjemnie jest słyszeć piosenkę, którą się grało. What do you mean? Gdybym miał zgadywać, to wykonuję na instrumencie to, co tu leci, ale to moje domysły i zgadywanie. No właśnie mi się wydaje, że chodzi o coś innego, nie jestem do końca pewien co. I mean, możesz mieć rację. Teraz mamy te dwie podlokacje na dole, się nam odblokowały. Teraz gra na gitarze, a wcześniej gra na tenorze, gadka akompaniament. Szanty. O Jezu. Wykalkulatorowane. Czy jakoś tak? To już trochę mniej. Tu mamy kolejną sublokację. Lepsze sublokacje niż subo. Kiedy gra piraty, powrotu nie będzie. No przede wszystkim najważniejsze jest, żeby wszyscy mieli czas jako taka. Mhm. Okej, czyli... No i teraz jest taka mała, powiedzmy, zagadka pod tytułem... Jak ich wszystkich zniszczyć, żeby jeszcze przejść dalej? Ej. O kurde, jakie jest synchroniczne. O Boże. Kurde. Wow, wow, wow. Podnóż sobie więcej HP, bym powiedział. Chciałbym. La 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 la. Najlepsze funkcje Soul Linku, przysięgam. Ulala. Miss. Dobra. Wydaje mi się, że ta próba jest skazana na niepowodzenie, więc próbujemy ponownie. Ulala. Dobra, to się udało. Dobra, jesteśmy na wyższym poziomie, git. O! Miss! To nie było dokładnie to, co chciałem zrobić. A tam na górze nic nie ma. Kolce są. Czyli po prostu musiałem ich wszystkich zniszczyć i... A on jeszcze żyje. I wrócić tam do tych drzwi, które się teraz powinno otworzyć. Yep. Yep. I o, kolejny sumienia zablokowany. Powoli idziemy do przodu. Jest to poniekąd taki boss rush w tym sensie, że te sublokacje obliczone są, z tego co pamiętam, na to, żebyś wykorzystał każdą swoją, a przynajmniej większość swoich umiejętności, które zyskałeś w trakcie gry, więc to jest taki, no taki gauntlet. A, tu nie byliśmy jeszcze, tu jest laser jakiś, nie podoba mi się to. Ale właśnie ja się zastanawiam, dlaczego Gauntlet nabrało takiego znaczenia, jakby powiedzmy ciągu wyzwań do pokonania. Nie mam zielonego pojęcia. W momencie, kiedy pierwotnym znaczeniem słowa Gauntlet to jest właśnie rękawica. Wow. Ciekawe. Jezu, lawa! Zostawcie mnie! No to wystarczy po prostu być szybkim. I ogarnąć co i jak. Dobra, okej. Wiem, gdzie to się może zacząć robić frustrujące. Rozumiem. Szkoda mi bardzo, że nie można tutaj zrobić save pointa żadnego. W sumie, o kurwa, przecież. Czekaj, bo to się obraca całe, prawda? Dobrze widziałem. Tak. Czyli nie ma tutaj save spota, tu gdzie stoję teraz. Nie. Musisz szybko zapieprzać za tym kamieniem ruchomym. Masz takiego safe spota w tym sensie, że no ten kamień cię zasłania. Ten, który jest tam nad tobą, nie? Więc musisz po prostu bardzo szybko do niego dotrzeć. No, nie aż tak szybko. Ile dałbym? By zapomnieć się wszystkie chwile te... Które są na nie? Wow, what the fuck? Czy to był basz? Nie. Ja się przez to zgliczowałem. A. Huh. Wykalkulatorowany. Boże, Boże, co ty robisz? Problem? Okej, okej. Żyjemy. Imo chyba już byś dał radę, ale... O Jezus, blisko było. Wolę nie ryzykować. Hop, hyc, kurwa. Słynni bracia. Nie, może to kwestia tego, że jest sporo gier, które każą za takie rzeczy, ale wolę w takich momentach po prostu na spokojnie. Nie, można, wiesz, wiesz, no nie zaszkodzi mi, jak zrobię, powiedzmy, rundkę więcej, tak? No tak. Dużo bardziej by... lokacje są odblokowane. Dużo bardziej by mi zaszkodziło, gdybym tam poszedł, umarłbym i musiałbym wszystko od początku robić. Co tutaj będzie? Dość długa lokacja z tego co widzę. No nic nie ma generalnie. Aha. A, widzę już co jest gimikiem tutaj jakby. Znaczy widzę tylko te czerwone kulki na górze. Ale co z nimi dokładnie, to nie jestem w stanie tak na pierwszy rzut oka określić. No to są po prostu przeszkadzajki. Chyba. Jak mi się wydaje. Aha. To easy. Od tego się nie można grabować, prawda? Nie. Znaczy baszować. No nie. Jezu. Tu na szczęście można robić... nie można robić zapis... Wow. No i bardzo dobrze można robić zapisy. Dobra. Ciąg te wajchę. No ten stomp jest bardzo fajne narzędzie ofensywne. A mi to jedyne narzędzie ofensywne, które zadaje sensowne obrażenia. Czekaj, to jeździ do góry? Tak, tak, powoli. I ty jesteś po złej stronie. Tak, jestem po złej stronie, potwierdzam. No jeszcze tylko... A, bo tutaj też jest lawa, czyli tego będę mógł dopiero potem. Dobra. Tak. Wystarczy jeszcze do stamina i będzie idealnie. Wow, 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 wow. No nie, chyba nie. No troszkę nie. A propos wow, kiedy quizy? Co ja robię? Dam ci znać. Spoko, spoko. Ty mi daj znać, a ja się ogarnę z tym, co mam tu robić. Hello. No dobra. Tu jest ta głupia podłoga, która mnie rani. Tak. Coś mi jeszcze zdążyło. Ale to chyba podłoga. Yep. Jezu! Ja tylko chciałem to zrobić. Po prostu po ścianie się ten, ale ok. Czepiasz się? Owszem. Moja metoda jest mojsza. Cześć, Maksia. Jak to? Dobrze. Dobrze wszystko? Wszystko dobrze. Pozdrawiam babcię. Tak, już jestem. Ciekawe, czy zdążę jeszcze jakikolwiek upgrade dostać do końca gry. Wow, to było niemądre. To trochę niefortunny moment. Dobra. Czy powrót tutaj będzie zauważalnie trudniejszy? Nie powinien być. Na razie całkiem sprawnie to idzie, bardzo sprawnie nawet, bym powiedział. Wiesz, co jest najgorsze? No. Powiedziałeś to. No, wiem. On to zrobił specjalnie. Względnie on wie, że czeka mnie jakaś bardzo nieprzyjemna sekcja i dlatego to powiedział. Nie, chyba nie. Ile ci tam jeszcze zostało? Chyba jeszcze... Raz, dwa, trzy i tutaj na dole, nie wiem co jest. Mhm. No tutaj po lewej, ta po prawej. Jeżeli dobrze liczę. Dobra, to najpierw idźmy tam w lewo. Co ja mogłem? Już tak. Chciałem tego. Chapeki co je zgarnąć. O Boże, jeszcze zniszczyłem przeciwnika. Nigdy. Od Amem. To chciałem zrobić. Wow. Wszystko porobione. Przysięgam, glide to moja ulubiona rzecz tutaj. Okej, apparently po prawej są przeciwnicy, po lewej już nie. Dobra, czy to jest jakiś czasowy wyznacznik, czy... Aha. Już wiem, jakie to jest wyzwanie. Mam wyzwanie. Au. Aj. Ej. To jest trochę na szybkość, ale nie w ten sposób, w jaki tradycyjnie byś się spodziewał, czyli czasowo. Bardziej, no, jak coś trafi w cokolwiek, no to sorry, ale nie masz podłoża. Jezu, bo oni bardzo szybko strzelają, generalnie. No. Jestem przeznaczony, że strzelają długo, żeby oni... żebyś właśnie miał się od czego zbaszować. Znaczy możliwe, ale to jednocześnie przeszkadza, szczerze mówiąc, jak się jest przyzwyczajony do tego, że strzelają dużo wolniej. Rozumiem. Bo tutaj tak naprawdę przez to bez przerwy się musisz baszować. To chciałem. Tam prawie nic nie było. Dobra. Okej. No strzelaj! No strzelaj! Dobra. Okej, git. Jeszcze ten na górze. Au. Wow. Quick. Zapisz sobie. Planuję. Światło Saina. Strzelaj do Polaka, jest zablokowane. Wow. Are you serious? Znaczy, w sumie to ma to trochę sensu, tak? No bo... Jest to nawoływanie do nienawiści. Nie mogę zaprzeczyć. Au. 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 O, tak blisko. Bo ta część jest w porządku, ta jest dużo gorsza. Jezu, z czego było strzelaj do Polaka? Czy to był ten czarny czwartek? Nie. Muszę się tam zbaszować chyba. Jak tak patrzę. Nie wiem, mam wrażenie, że strzelać do Polaka to taki starożytny mem, że naprawdę już nie pamiętam. Wydaje mi się, że to było z tego z filmu Czarny Czwartek. Dobra. Ale tylko mi się wydaje, nie pamiętam. Dobra, tu powinien się wyrobić. O. Nice, nice, nice. Hapeki! Dobra, gdzie jest odblokowane? Jest po prawej i wszystko jest już odblokowane chyba, jeżeli dobrze widzę. W kwestii tych podsekcji to tak. Dobra. W kwestii tej lawy na dole... Domyślam się, że jeszcze nie. No bo po coś dla ciebie miałem dla innego mądrość życiowa, ajajaj. Mąka jest. Au. Aż mnie to zabolało gdzieś tam w środku. Tutaj jest dużo energii krystal, nie wiem po cholerę, boję się. Nieironicznie się boję w takich sytuacjach. O nie. Nie przejmuj się, wszystko wykalkulatorowane. Aż basz! Coś mnie tu goni, prawda? Oczywiście, że coś mnie tu goni. Ulala. Zupa pomidorowa, twój obiad ci goni. Tak. Wcześniej przez to przeskoczyłem, więc nie zwróciłem na to uwagi, ale to jednak rani. POV. Jest ci oferowana dokładka. Nie, nie, nie. POV zjadłeś wcześniej pikantnego kebaba. Na dole chyba się coś tam podblokowało. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak. Dobra, teraz. Tak, to się... Tak to się robiło, dobra. Yep. To akurat mechanikę musiałem sobie przypomnieć. Not gonna lie. O Boże. Kurwa. Samą końcówką. Just the tip. A zgaduję, że to się później lepiej zgarnia. To po prawej, ale mogę nie być pewnym. Dobra, tutaj jestem bezpieczny. Tutaj też jestem bezpieczny. A, jeszcze raz. Okej, tutaj też. Jeszcze raz? Czy nie? Nie, nie, już nie mogę się ruszać nawet. Piłowi twój układ karmowy podczas gagi. Ajajaj. A, to jest ciekawe, że wszystkie inne jakby przeszkadza jak się wyłączają, ale te konkretne nie. W sensie w innych sublokacjach. A tak, tak, tak. Dobra, to się udało. Tak. Aha. Dajcie dużo energii, power player. Czymkolwiek by ten achievement nie był, właśnie go dostałem. Zgaduję, że zabranie ilość punktów energii. Dobra, teraz w prawo i dwa na dole jeszcze. Jest. Kuźwa, ale źle stanąłem. Znaczy z sublokacji to już wszystkie. Po prawej jeszcze? No tak, tylko oprócz tej po prawej. Znaczy nie, bo tam na dole... A, czyli tam na dole pewnie znajdźki tylko są. Tutaj po prawej i po lewej. Jest. Bo też widać te lawowe ściany powiedzmy, tak? Mhm. Że one tam też pływają. Dobra. I tutaj, jak rozumiem, ostatnia rzecz. Ej, tam mnie nic zakiluje. Ej. No i to absolutnie nie przeszkadza mi od tego wymierać, jak jest. Au. Nie, bo się zastanawiam, czy... Au. Nie. Zastanawiam się, czy... Ta kulka by tego nie zniszczyła, ale ewidentnie nie. Dobra. O mój Boże. Tu jeszcze są kolce. Na jednym HP-ku? Możesz sobie przywrócić. Czekanie w pół godziny, ale tak. Tak. W dodatku mam wrażenie, że jestem ze złej strony. Nie, chyba? A możesz to po prostu wyjąć? I teraz to wkopać na górę. Boy. Gun. To było boy, nie joy. Blisko wystarczające dla mnie. Nie! Wracaj tu. Powiedziałem coś! Tak. Co? Nie chcę pytać, co się tutaj stało. Znaczy inaczej, wiem mniej więcej, co się stało, ale i tak nie chcę pytać, co się to stało. POV, pracujesz w lato na dworze. Cake. Top. Okej, to jest rzeczą. What the fuck, dude? Nie mam pytań. Ja też. Dobrze, dobrze. Udało się. Dziękuję, Sain. Wsiadaj do roboty. Wsiadaj do kamienia. Daj kamienia. Kamień się stamblował. Na dół. Także to zrobione. Potwierdzam. Jest. Dobra, po lewej, po prawej. Są rzeczy jeszcze. Ja najpierw w prawej chyba? Chyba tak, bo jest mniej tego. Jest to nie... Gdzie jesteś przeciwnikiem? Aha. Cake. No kiss. No to się pocałowali. Safe and sound. Zgaduję, że odblokowanie wszystkich save'ów albo coś. Tak, dobra. Co nie zapisywałem dopiero co, więc nie będę robił tutaj oddzielnego raczej. Coś śmiesznego w sumie to nie, idzie nam zaskakująco sprawnie, więc... Więc nie masz czego się śmiać. Przepraszam. Coś tutaj jest do bicia. Tak, ten wyskakujący gnidosz. Z nim się tak biło. I w dodatku jeszcze... Jest dużo tych gnojków generalnie... Boże, nie w tę stronę. Dobra. Jeszcze raz. Porobione. 2D Dark Soulsy. To nawet nie jest blisko 2D Dark Soulsów. No to nie jest Hollow Knight. Na tle nagrałem w Hollow Knight, to też nie było aż tak źle. Hollow Knight jest trudniejszy. Nie wiem, czy to tam z prawa i z góry nie musisz podejść? Może. I mean, to wygląda jak miejsce, w którym powinno coś być. Albo... Czym się Rychon? Czym się... O właśnie. Okej. Moje, no wyglądało jakby z tej strony trzeba było podejść, więc... Aha. Jeszcze jedno pytanie w sumie. Jej! Lecimy? A to już jest miejsce z ostatnim tym elementem. Nie ma mapy, nie. Element ciepła. Pytanie się uspokoi, czy nie? Yeet. Żeby nie było za łatwo. To jest twój ostatni w grze segment ucieczkowy. To było bardzo niepokojące. Okej. To było niemądre. No. Kuro działa tutaj jako siła sprawcza. Aha. Marzenia mają moc sprawczą. Don't let your dreams be dreams. Au. To jest magia, że za pierwszym razem szło mi dużo lepiej niż przy kolejnych próbach. Nie wiem, czy tutaj będziesz mógł przez całą tą ucieczkę postawić Soul Linka, więc... Spodziewam się, że nie będę mógł. Okej. Okej, dobra, widzę. RIP? Tak. Czyli chyba muszę to szybciej zajść po prostu. I guess. Wydaje mi się, że tutaj dalej działa mechanizm chowania się za tym elementami tła, żeby sobie cooldown zbić na Kuro pewnie tak, tylko wydaje mi się po prostu, że za wolno to zrobiłem przez to laser, mnie dorwał. Okej. Znaczy nawet nie tyle, że laser mnie dorwał, co laser mnie zablokował. O, to jest lepsze określenie. Aha. Jezu! Laser rozpadł. A tutaj tu. Kliknę. O to mi chodziło. Okej, tak, tak. Bo ostatnio przez to byłem zablokowany, że tak to ujmę. O Boże. Au. I myk na początek. Nie pamiętam, czy na normalu tutaj jest jakiś checkpoint w środku, na easy na pewno jest. Okej. Na szczęście nie jestem skarbem, który grałby w takiego na easy. Tak, wiem, przepraszam. Znowu będę udupiony, więc się wracam. Nie, chyba mogłeś to zrobić. Przecież jak tam wchodziłem, to laser akurat się odpalał do góry. A i jak tam stoi na dole, to nie jestem bezpieczny, okej. Znaczy tak, ale mogłeś zawisnąć na chwilę w powietrzu chyba tym glidem, żeby go sobie ale czy Kuro by mnie wtedy nie złapał? Myślę, że masz na tyle duży jakby czas tego, że dałbyś radę. No zobaczymy. I to jest pyk, pyk. Możesz mieć rację. Chyba teraz jeszcze raz. Może. Tutaj się można schować. Dobra, tylko co teraz... dalej? No właśnie, co dalej? To jest pytanie. O Boże, do wody, do wody, do wody! Nawet nie blisko. Halo, kamera? No yeah! Dajcie mi pracującą kamerę. Pracuję na twoją niekorzyść. Nie jest to nic nowego. Po prostu tutaj muszę przeczekiwać za każdym razem, jak Kuro powiedzmy się pojawia na ekranie. A Boże. O właśnie, w takich momentach. Jestem kamerą ciężko pracującą, żadnej pracy się nie boję. Dobra. Okej. Plus. Dobra. Chciałbym tutaj wiedzieć, co się dzieje. Piórko plus... nie wypajcie. Au. Bounce? I tutaj chyba z prawej możesz się chować. Okej. Jaka jest fabuła Kuro, bo mi nie było na kilku streamach. Drzewo, które jakby daje energię życiową tej krainie, zrobiło wybuch energii, który unicestwił jej dzieci, więc Kuro jest też mściwym ptakiem, który chce zniszczyć wszystko, co piękne i dobre jest związane z tym drzewem. Ile dałbym, by móc zejść w tego? Linka. Linka, no. A, no i Kuro ma jeszcze jedno dziecko, więc... Jakby jest to opisane, że chroni to dziecko, przy czym no dla mnie ma bardzo ciekawą definicję chronienia przez aktywne atakowanie. Prewencyjnie chroni. Tak. Czekaj, right, jedą. To jest prawej. O. No nie do końca tak, ale... Ulala. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. I od tych skałek może się baszować, baszować! A, od tych kamieni, które jasne, spadają. Jasne. Tak. Baszować, baszować! To nie jest takie oczywiste, prawda? Ale z drugiej strony nie do końca widać cokolwiek innego, co tam można było robić, więc... Pewnie ma to sens jedno. Jedno trzeba przyznać tym sekwencjom. One są bardzo nastawione na trial and error i to jest ich bardzo duży minus. Są spektakularne i dają dużo takiej poczucia nagłości, ale są też przez to bardzo nastawione na próbę i błędy. No, przepraszam. Co się stało? Kichnąłem. A, na zdrowie, nie było słychać. Ja nie słyszałem, przynajmniej... Ouu! Możliwe, że kwestia tego, że kiedyś tam ustawiałem sobie w OBS-ie, że mają być wyciszane w jakieś głośniejsze dźwięki trochę. Okej. Okay. Nie wiem na ile to jest tego typu kwestia. Dobra. Wow. Będę musiał poczekać. Okej, okay, nice. Dobra. Czyli tak, to... O kurwa. Dobra. Nie no, miałem dużo czasu. Mimo. Dobra, czyli tak, tutaj glout. Glout. A tutaj mówi, że trzeba... Out. I to chyba koniec, to jest... Koniec tej sekwencji. No wiesz? Wszystko płonie. Wstawaj, Ori, zatrałeś się. Mgliście kojarzę, że widziałem końcówkę Oriego, tylko nie pamiętam czy jedynki, czy dwójki. Jakoś w kontekście speedrunowym, ale nie pamiętam dokładnie w tym momencie. I mówię, też nie jestem pewien właśnie, czy to była jedynka, czy to była dwójka. Możliwe, że to była jedynka. To teraz tylko dostać się do drzewa. Jeden ostatni krok. Prosto przepaść. Git. Ori. Nie. Ale cóż, to przecież Naru. Masz nad nią kontrolę. Nie chcę ich mówić. Ale gdyby rozważać to w kategoriach świata 3D, no. Można po prostu pójść w głąb, w prawo, w przód. Dałoby się? Dałoby się. Kuro, daj. Flashbacki. Abaki. Takie, ej, czekaj, tam mam jeszcze jedno dziecko, które mi zaraz spłonie. No. Z zaufanych źródeł słyszałem, że jaja potrzebują ciepła, aby się wylęc. No to masz, kurwa, swoje ciepło. Od nawet to drzewo płonie, kurde. Wszystko płonie, wszystko, dosłownie wszystko. Wszystko się pali. Czy ja powiedziałem coś innego niż wyklucz? Wylęc? Możliwe. I działa. Doładowaliśmy drzewo baterią. Przy okazji Kuro za spełnienie obywatelskiego obowiązku umiera. Po prostu. Ale hej, las żyje. Wow. Można powiedzieć, że Ori był tym, który wypełnił jej mroczną duszę światłem. O, pff. O nie. Light! Żeby wrócić do normy. Wszystko będzie dobrze, prawda? Wszystko będzie Daisojo. Absolutnie nie podoba mi się to, co mówisz. Ho, 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 ho. To nie był Daisojo. Daisojo by robił... Daisojo jest both. Daisojo robi ten to swoją drogą. Wszyscy żyj długo i szczęśliwie, oprócz Kuro. Będę tęsknił, not. No, przechwycili jej jajo przynajmniej. Jestem pewien, że jak wykluje się dziecko, które nie będzie miało matki, to nic złego się nie stanie. A im ma jakieś 3 matki, w sensie potencjalne. Bez Ori jest Naru, jest Gumo. No i koniec, jej! Jej! Taka jest krótsza niż myślałem. 10 godzin. No tak. Pewnie jakbyś chciał zrobić pełne 100%, to dokładasz dodatkową godzinę. Gumo to był ten... Czterokończynowy... Ta kulka z 4 kończynami, tak dziwnie tak, ułożonymi. Zwęglona kulka z 4 kończynami, tak. No bo nawet nie mogę powiedzieć, że z 4 nogami czy z 4 rękoma, bo... Te ręce były jakieś tak dziwnie włożone między nogi, miałem wrażenie, za każdym razem jak go widziałem. Tak jakby miał... Ręce przychodzące pod kolanami. Coś ten deseń. Dobra, to jest ten moment, kiedy się daje opinię. Za dużo elementów z przodu na 10? Wow. Nie, po prostu Naru została wskrzeszona przez jakieś tam światełko z ruin. Po prostu zawsze mi się przypomina ta recenzja Pokémonów 3. generacji. Tu masz water. Tu masz water na 10. No było pokazane w cutscence, jak wychodziliśmy z ruin, albo uciekliśmy, jak uciekliśmy, albo jak uciekaliśmy. Ale było. Jednego na pewno nie mogę odmówić tej grze, że pod względem artystycznym jest naprawdę... nie powiem świetna, bo to nie do końca oddaje to, co chciałem powiedzieć. Wyróżniająca się? Zapadająca w pamięć. Nie, właśnie... Nie chodzi mi o to, żeby wskazać na to, że wiesz, że ona jakoś tak jest dobra, że jest świetna, że jest cudowna, tak, tylko ma taki swój urok, tak? Aha. No bo to co mówisz, to też, tak? Z tym nawet nie mam zamiaru się kłócić, tak? Bardziej chodzi mi o to, że... Bije od niej takie trochę ciepło, bym powiedział. No bo jest... I faktycznie jest coś takiego. To jest bardzo komfortowa graficznie gra. Taka, że człowiekowi robi się przyjemnie po prostu, jak na to patrzy. Takie baśniowe wręcz chciałoby się rzec. I nie mam bynajmniej, jest... nie mam bynajmniej na myśli oryginalnych baśni braci Grimm, gdzie wszyscy się gwałcili i zabijali. O, Mariusz Gelnicki, test lead. I mean... Lionbridge Game Services. Kamil Lachti. Bardzo polskie nazwisko. I mean... Niewykluczone, no. Niewykluczone, że jakaś polska firma nad tym pracowała, tak? Tam było na górze napisane Lionbridge chyba, czy coś? Lionbridge... wydawało mi się, że Lionbridge bardziej językowo stoi niż funkcjonalnie. Bo kiedyś, jak jeszcze szukałem roboty tłumaczowej, to tam próbowałem aplikować. Aha. Znaczy bardzo, bardzo ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o ten playthrough Oriego, jest taki dysonans w kwestii tego, jak ja doświadczałem tej gry i kwestii tego, jak ty doświadczałeś, jak bardzo różniły się nasze odczucia przy przechodzeniu. Aha. W tym momencie też chciałbym najmocniej przeprosić za moje bardzo intensywne próby sequence breakingu, bo były one w pewnym momencie za bardzo przesadzone i znaczy... zdaję sobie z tego sprawę, no... Myślę, że to jest wszystko kwestia stylu gry i tego, że no i... jednak gry ogólnie są robione w ten sposób, żeby one odzwierciedlają pewne podejście twórcy do danego stylu gry. Że jednak mimo wszystko jesteś naprowadzany na to, żeby w grę wgrać w określony sposób. Nie? Znaczy inaczej, mi chodzi głównie o to, że wiesz, że na Steamie mimo wszystko nie powinien się iść nad jednym fragmentem 40 minut, żeby udowodnić sobie, że się da... Znaczy nie, tak? O to mi głównie chodzi. Nie o to, że wiesz, czy gra pozwala, czy gra nie pozwala, tak? Tylko chodzi mi o to, że co stricte ja robiłem, czego nie powinienem, tak? Bardziej pod tym kątem. Jedna rzecz, która... no bo rzeczywiście, która... tak jak sami mówiłeś, że od momentu, kiedy zdobędziesz jakieś umiejętności, to możesz naprawdę chodzić w dużo miejsc, tak? I że bardzo często te umiejętności zdobywa się tuż koło miejsc, gdzie mogą być rzeczywiście potrzebne, tak? Ale wiesz, ja rozumiem zapędy do sequence breakowania, bo no, nie będę ukrywał, że przy moim pierwszym przechodzeniu też próbowałem w wielu miejscach zdobywać rzeczy. Wiesz, jak zobaczyłem coś, to takie najpierw sprawdzam, czy da się to zrobić. Tylko, że też jedna rzecz jest taka, że moje pierwsze przejście było na normalu. Tak. I ono gdzie z prostych rzeczy dało się zajść przez to, że nie obrywałeś za pół HP, tylko za 1/4 na przykład. To raz, a dwa, że kwestia energii jest dużo łatwiejsza, bo ją po prostu uzyskujesz z przeciwników też. Więc dużo łatwiej ci jest stawiać soulinki przed miejscami, w których chcesz próbować. Nie musisz... No bo tutaj też trochę jak w tym, jak w Mega Man X6. Wiem, że to nie jest jakieś super porównanie, ale chodzi mi o to, że w X6 też nie było dropów na Extreme. Jeżeli gra jest wytrzymana, to z góry przepraszam. Po prostu chcę sobie wyrzucić achievementy, żeby zobaczyć, co właściwie mam, a czego nie mam. Aha. W kwestii poruszania się postaci. Wiem, że bardzo często zwracałeś uwagę na skoki specyficzne w Orim. Znaczy, tak? Rzeczywiście od pewnego momentu już się przyzwyczaiłem, ale to było gdzieś tak naprawdę w połowie gry, tak? Aha. Bo przez pierwszą połowę naprawdę ciężko się było przestawić na to, że była ta inercja jednak jakaś tam. Że postać nie mogła jakoś bardzo szybko się odwrócić bardziej, tak? Tylko, że musiała... Że jest zachowanie pędu, tak? No tak, właśnie mówiłem, inercja. Że najpierw musisz wytracić pęd, który masz, a dopiero potem możesz się obrócić, tak? I w wielu momentach to rzeczywiście było czuć, że jakieś super przyjemne to nie jest, dopóki się tego nie przyzwyczaisz, tak? To bardziej o to chodzi. Zwłaszcza jeżeli są jakieś takie drobniuteńkie platformy, na które trzeba ładnie wskoczyć, tak? Że skoczyć na nią i ani kawałek dalej, tak? Bo przez to możesz skoczyć na taką platformę i spadnij z powrotem na dół. Aha. Na pewno powiem, bo jedną rzecz trzeba przyznać, mianowicie jakby to, że ta gra ci się odblokowuje w dużej części po przejściu Dobra, może ja powiem w sposób uporządkowany, bo nie chcę skakać po wątkach za bardzo chaotycznie. Pierwsza rzecz, którą powiem, to że ja absolutnie uwielbiam Ori and the Blind Forest. Jest to jedna z lepszych Metroidvanii, w którą grałem, kropka, i dużo to zawdzięcza temu, że właśnie temu, jaki nacisk jest położony na twoje umiejętności ruchowe. Znaczy, no bardzo dużo tego jest. No bo nie oszukujmy się, tak naprawdę w tej grze walki takiej intensywnej nie ma, tak? Mm. Większość walki, która jest na zasadzie stoją sobie przeciwnicy, musisz jakoś ich ominąć, albo przebaszować przez nich, tak? No, tego możesz ich zabić, ale też nie musisz, tak? Takich stricte bossów, jak często w Metroidvaniach są, no to tak naprawdę tutaj nie ma. Nie oszukujmy się. No nie ma. Nie ma walki z bossami. Są ucieczki. No i jeżeli chcemy to tak traktować, no to są takie sekwencje, że zamykają się bramy, musisz zajść przeciwników. Taki na przykład pod koniec był ten jeden zakupujący się jaszczur, którego musiałem tam trzeba trafić jego własnym pociskiem, tak? No. Więc to nie jest tak, że kompletnie nie ma jakichś takich potyczek, tak? Ale jest to zupełnie inna skala niż bossowie w takich Castlevaniach na przykład, tak? Gdzie stanowią oni integralną i sporą część gry, tak? Od razu mogę powiedzieć, że Wheel of the Wisps w duży sposób naprawia kwestię walki. Znaczy, naprawia, nie naprawia, tak? Zmienia, to chyba jest lepsze określenie, tak? Bo są ludzie, dla których Metroidvania będą się sprawdzały bardziej do rzeczywiście eksploracji, mobilności i tak dalej, tak? I dla nich taki Ori z pewnością będzie lepszy w takiej formie, w jakiej jest, a nie jeżeli walki będzie więcej i będzie ona bardziej wymagana, tak? No bo rzeczywiście kojarzę, Wheel of the Wisps jest bardziej jako ta część, w której są walki, jest dużo większy nacisk na nie położony, aniżeli w jedynce. Na pewno Ori jest dla mnie grą. Bardzo dużo zalety dla mnie Oriego to jest mapa. W tym sensie, że ona jest nie za duża, ale jednocześnie dzięki temu po pierwsze fajnie się do tej gry wraca, bo można ją całkiem szybko poprzechodzić przez to, że ta kampania jest jakaś duża. A dwa, że też eksploracja za pierwszym razem nie jest taka, że jak coś zgubisz, to musisz jakoś bardzo backtrackować. Przy czym z tego co słyszałem, Definitive Edition też naprawia dużo w tej kwestii, że chyba Fast Travel dopiero został dodany tu. Więc domyślam się, że w Ori and the Blind Forest podstawowym to mogło być trochę większym problemem. No przejść z jednego końca mapy na drugi to jest spory kawałek, nie powiem. Głupie pytanie, bo tak przeglądam sobie achievementy. No. Jest jeden za ukończenie gry bez umierania i ukończenie gry na poziomie One Life Difficulty. No czy to efektywnie się nie łączy ze sobą? I mean, możesz przejść grę bez umierania na każdym innym. Znaczy inaczej, jeżeli przejdziesz na One Life Difficulty, to z automatu odblokujesz też ten drugi, tak? O to mi chodzi. Tak. Okay. No ja do tego nie... Próbowałem do tego podchodzić, ale nie mam zamiaru. Ale to ta gra jest jednak... One Life Difficulty sprawia, że jest trudniejszy niż na innym poziomie trudności? Nie, po prostu... No po prostu jak umierasz, to kończysz grę. Chyba jest coś takiego, że w miejscu, w którym umarłeś, jak odpalasz następnym razem ten tryb, to pojawia ci się jakiś duszek czy tam coś, z czego możesz chyba zebrać to, co miałeś na tym etapie. Nie kojarzę, bo ja po prostu nie próbowałem tego trybu, bo już... No jasne. Nie, po prostu mówię, tak przeglądałem się, zastanawiałem o co dokładnie chodzi, czy to działa tak jak myślę, czy to działa inaczej niż myślę. Na pewno moim dużym zarzutem dla Ori and the Blind Forest jest to, że ta gra tak naprawdę, jak przejdziesz 1/3 gry pod względem takim postępu, to odblokowujesz niewspółmiernie dużo mapy, niewspółmiernie dużo jakby znajdziek. Duża część, przeważająca część znajdziek jest w pierwszych kilku obszarach. Jak idziesz do drugiego i trzeciego żywiołu, to jest tego zauważalnie mniej. Moim zdaniem to jest kwestia złego wyważenia. Znaczy... I też... Po części jest to spowodowane też tym, że nie ma jakichś specjalnych znajdziek, tak? No bo wszystkie masz takie, powiedzmy... Oprócz abilitek oczywiście, te które dostajesz, tak? A one też w dużej mierze służą do... powiedzmy odblokowywania rzeczy, tak? A nie, że są jakieś powiedzmy no specjalne z racji tego, że no chociażby walki nie ma, tak? Więc nie ma powiedzmy możliwości tutaj wrzucenia czegoś, tak? Mhm. No i przerwę ci na chwilę, ale jeszcze Definitive Edition dodaje dasha i light grenade'y, a light grenade'y potrafią tak bardzo złamać dużo znajdziek. No tak. Light grenade i bash. I dlatego też po prostu na pewno kilka rzeczy, których nie mógłbyś zgarnąć pewnie w normalnym Ori, możesz zgarnąć Definitive Edition przez to, że masz granaty i bash, bo to ci jeszcze bardziej zwiększa po prostu twoją mobilność wertykalną. No tak, wiem o co chodzi. A to, o co mi chodziło, to, że przez to, że masz, powiedzmy, same takie generyczne upgrade'y typu +1 Energy Cell, +1 Vitality Cell, czy jak one się tam zwały, te zielone, że to większość sobie... Life Cell chyba po prostu. A, Life Cell, no. Przez to, że to wszystko jest takie, powiedzmy, podstawowe, no to też nie ma za bardzo czego wrzucić w te dalsze obszary, tak? No możesz wrzucić tam na to porówno tych wszystkich serii i tak dalej, tak? Ale nie wiem, czy to by rozwiązywało to aż tak bardzo, tak? No bo nie masz za bardzo jak dostać czegoś takiego super specjalnego, wyjątkowego w tych późniejszych etapach, tak? No bo co właśnie miałbyś dostać? Najwyżej jakoś rzeczywiście umiejętność do tego, tak? No. A te umiejętności, które dostajesz, to też one nie są jakieś takie, że czujesz się nagle super, tak? Takich, nie wiem, pierwsze co mi przychodzi do głowy to Castlevaniawa Czarna Pantera, tak? Że tu Czarną Panterę jak dostajesz, to nagle się czujesz taki super, że możesz zapierdziałeś po zamku z prędkością 300 machów na sekundę, tak? A w Orim czegoś takiego po prostu nie ma, tak? Nawet jeżeli dostajesz, powiedzmy, jakieś tam super jumpy czy coś, no to nie jest jednak taki poziom mocy. I podejrzewam, że to też z tego wynika to, o czym mówiłeś, tak? Że... No bo nawet jeżeli, powiedzmy, byłoby w miarę porówno tych wszystkich serii, no to też jest kwestia, że zupełnie inaczej czujesz, kiedy dostajesz jednego z lifestyle'a z 2 na 3, a z 13 na 14, tak? No bo wiesz, procentowo, że tak to ujmę, tak? HP ci rośnie o 50%, a HP ci rośnie jakieś parę procent. Cześć, Krystian. Cześć, Krystian! Przykro mi, że zepsułem ci żart. Czekaj, właściwie ile mam czasu na liczniku? Pokaże mi to? 10.40 i 1%. Tylko nie wiem, czy ten 1% jest na tym. Czy 1% jest na tej lokacji, czy na całej mapie wtedy? Chyba na mapie. No to w sumie też nie jest aż tak źle. Podejrzewam, że mógłbym teraz polatać się pobawić, ale... Ale też nie do końca mi na tym zależy. Może na zasadzie, że wiesz, że kiedyś sobie wrócę i potrzebuję, tak? Z takich jeszcze rzeczy, na które chciałbym oczywiście ponarzekać, to... Czemu jest tyle rzeczy, które wyglądają jakby były na drugim planie, są na pierwszym planie? Czyli właśnie jest też ciekawe pod tym względem, że ty tego nie zauważasz, wiesz. Ja jak przechodziłem, nie miałem takiego problemu z... No ale to też wiadomo, że kwestia jest indywidualna, wiadomo. Tak, że każdy zupełnie inaczej to odbiera. No mówię, no dla mnie to stanowiło... Sam widziałeś, że dość spory problem. Tak. Bardzo często się wpieprzałem na coś, co wyglądało, że o tak, to na pewno jest gdzieś tam z tyłu, tak? Ale się okazało, że jest z przodu. Albo, że rzeczy były zasłaniane przez to, że ktoś sobie wymyślił, że muszą być pnącza, które są takim ładnym efektem, ale jednocześnie nie widać przeciwników za nimi, tak? Mimo wszystko od tego typu gier oczekuję, że nie będą mi zasłaniać tego głównego obszaru gry jako tako. No bo potrafi to być takie sztuczne utrudnienie jednak, moim zdaniem. Jo. Jedna rzecz, na którą jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to jest, że sekwencje ucieczkowe, przynajmniej ta druga i trzecia, one są na takiej zasadzie metody prób i błędów. No tak, mówisz. To jest... No są takie elementy, gdzie po prostu umrzesz, bo musisz najpierw zobaczyć jakby co się dzieje. No... Znaczy wiadomo, no... Jeżeli masz dobry tam refleks, to w wielu sytuacjach jesteś w stanie ogarnąć, tak? I intuicję. Tak, ale nie w... Trudno powiedzieć to o tej sytuacji w drugiej sekwencji ucieczkowej, gdzie ci spada głaz, który odblokowuje ci przejście na dół. I nie masz za bardzo jak wiedzieć, że on raz, że spadnie, dwa, że to przejście na dole otworzy i trzy, jeszcze przy tym wszystkim skmini się, gdzie masz się schować. Za pierwszym razem to jest niemal niemożliwe do zrobienia. Czekaj. Muszę tej zabić. Cześć Placku, tak? Już skończyliśmy Mariego. Bo widzisz, to co opisałeś bardzo często jest traktowane jako pewna dolegliwość. Aha. Czy ja to zobaczę na streamie na layoutie, jak wejdę? Tak. Okej, już patrzę. Doktor zalecił mi taką jedną rzecz. O nie. To jest ta sprawdzona metoda, która zawsze działa. Pierwszy krok git, krok drugi good. Nie, no wiem generalnie o czym mówisz, także w wielu miejscach może być tak, że za pierwszym razem no nie będziesz wiedział po prostu, tak, że coś tutaj takiego będzie i że no umrzesz, tak? Mhm. Wiesz, no jest to też gra skonstruowana tak, że możesz sobie zapisy robić w bardzo wielu miejscach, tak, więc na ogół nie tracisz dużo progresu, tak? Chyba że samemu się zapomnisz i nie zrobisz zapisu, tak? No tak. Ale tak to... nie wiem, nie czuję, żeby to było aż tak odczuwalne, tak? No bo gdyby to była jakaś gra, która, nie wiem, ma limit 6 na przykład, czy coś, to wtedy odbierałeś to zupełnie inaczej, tak? No bo... No. Umarłem praktycznie i mamy -1 do moich żyć, które są w jakiś tam bardzo sposób ograniczone. A tutaj to sobie myślisz, a dobra, jedno życie w to czy we w to, tak? Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś nas patrzy z takiej perspektywy fabularnej, to o my jak możesz tak traktować życie i w ogóle, tak? No ale nie oszukujmy się, no jest to siłą rzeczy gra, jest to mechanika, tak? Gra jest skonstruowana w ten sposób, że nie zakłada, że przejdziemy ją na jednym życiu, a już na pewno nie za pierwszym razem. No. Wydaje mi się, że też dużo po prostu poziomu trudności jest konstruowane w ten sposób, żeby biorąc pod uwagę po prostu to, że możesz sobie zapisać, tak? Mhm. W każdym momencie. Co jednocześnie czyni grę trudną do przejścia... na jednym życiu. Tak. Przede wszystkim myślę o sekwencjach z Sorrow Pass, które będą upierdzielaczem pewnie dla wielu, przez to je tam jest kolców. No tak. Zwłaszcza jeżeli przechodzisz to na jakimkolwiek poziomie trudności, gdzie te kolce rzeczywiście dużo ci zadają, tak? No bo nie wiem jak na tych easy czy normalach, tak? Gdzie te kolce potencjalnie mogą ci zadawać, dajmy na to, nie wiem, z 1/5 HP-ków, tak? Mhm. Mi tej na hardzie przecież nawet na koniec gry kolce mnie zabijały chyba na 2 hity. Może na 3, jeżeli miałem akurat pełne HP. A tak to no... Nie oszukujmy się, jest to gra, która ma za zadanie zabijać gracza. Nie w tym stopniu co I Wanna Be the Guy, gdzie dosłownie wszystko chcecie zabić i tam to już jest... To nie jest ten poziom co w The Guy'ach, tak? Ale jednocześnie nie jest to też poziom... jakiejś takiej gry, w której gracz przechodząc ją pierwszy raz ma szansę wszystko dobrze zajść, nie umrzeć, tak? Aha. Wydaje mi się, że nawet gdyby posadzić kogoś super ogarniętego z platformówkami, no to i tak przynajmniej parę razy mu się zdarzy umrzeć. Po prostu przez to, że nie wiedział, że coś takiego będzie, tak? No. A nie przez to, że coś źle zrobił. No bo z perspektywy czasu oczywiście zrobił to źle, ale nie miał prawa wiedzieć, że trzeba to zrobić tak, a nie inaczej. No wiadomo. A na reflekt niektórych rzeczy się nie da zrobić bez uprzedniej wiedzy. No to prawda. No ja od siebie... ścieżka dźwiękowa super. Bardzo lubię ścieżkę dźwiękową Zoriego. Jest kilka faworytów dla mnie. Ścieżki z pierwszych 2 ucieczek i ta przy drzewie, jak się jest, i ta z Sorrow Passa to są... moje ulubione chyba z tej gry. Znaczy, dziwnie chyba nie zabrzmi, ale muzyka z tej gry raczej nie byłaby czymś, czego chciałbym słuchać poza grą, ale jednocześnie w grze pasuje mi tak dobrze, że muszę ją naprawdę pochwalić. Czyli, no, nie wiem, Wiem, że to może brzmieć tak dziwnie, że wychwalam, że jest super i w ogóle, a jednocześnie... Nie, bo są takie, ja osobiście to doskonale rozumiem, są takie, które świetnie brzmią w grze, a niekoniecznie byś ich słuchał poza grą. No. Nie, bo ja często gęsto też mam tak, że coś mi brzmi na przykład dużo lepiej, jak już znam kontekst, w którym to leci, tak? Albo, że coś mi brzmi dobrze... Czekaj, bo właśnie chciałem powiedzieć dwa razy samo. I takie rzeczy są też często, że mogę ich słuchać też poza grą, tak? Ale jakoś ciężko sobie go bardziej mi pasuje tak rzeczywiście do samej gry, a nie żeby słuchać sobie w wolnych chwilach. No ja to, ja coś takiego szczególnie mogę powiedzieć o Wheel of the Wisps, ale to do tego w odpowiednim czasie się jeszcze odniosę. I dowiesz się w swoim czasie. Ja nawet Wheel of the Wisps jeszcze nie mam. Zastanawiam się, czy jakby jakaś plamka była, czy na Switcha nie kupić, ale to podobnie jak wieloma innymi tytułami Switchowymi, muszę najpierw się rozeznać, jak ta gra chodzi na Switchu. Jeżeli chodzi dobrze, to wtedy jasne. Jeżeli chodzi takich blasting przed patchami, to podziękuję. Jasne. Wyobrażam sobie, że na Switcha byłoby całkiem przyjemnie. Pewnie tak, zwłaszcza, że no to raczej nie jest tytuł, gdzie potrzebujesz widzieć wszystko w jakimś 4K czy w czymś, tak? No. Więc nawet w tym trybie przenośnym można sobie spokojnie odpalić, przejść kawałek, zapisać i odłożyć, tak? Czyli taka powiedzmy dobra gra właśnie switchowa. Nie na zasadzie, że musisz przesiąść na 2-3 godziny czytać. Co do Wheel of the Wisps, to mówiliśmy się, z tego co pamiętam, tak, że ja będę przechodził Wheel of the Wisps na streamach czwartkowych. Przy czym w ten czwartek jeszcze będzie sudokowy stream, co się nie zmienia. Czyli dopiero w następny będzie ten Wheel of the Wisps. Z kolei we środę już też powiedziałem Shinjiemu wcześniej, że może jedną serię zrobić beze mnie. W środę? W sobotę. Właśnie tak słucham. Cześć, w środę? Cześć, w sobotę. W środę? Nie umiem mówić. Nie ukrywam, że mi ostatnie sobotnie terminy pasują bardziej, odkąd wróciłem do biura, bo wracam do domu zazwyczaj. Ostatnio stwierdziłem, że będę wracał na piechotę, co mi zajmuje zdecydowanie dłużej niż ustawę przewiduje. Więc takie streamy powiedzmy o 17 to średnio by mi pasowały nawet tak w tygodniu. Więc albo bym musiał robić później, takie czasami mi się zdarzają jakieś tam streamy source'owe, albo potem gierki na sobie odpalam. Może trzy domy sobie mógłbym dokończyć, to jest prawda! Przy czym no zakładam, że jeżeli bym robił te sobotnie serie, to i tak wracam do siebie na kanał, tak? Tak jak już kiedyś mówiłem, że jeżeli robię jakieś takie rzeczy powiedzmy samemu, to raczej je robię u siebie, jakieś takie wspólne rzeczy trafiają na Sylwarian. No tak. Przy czym no wiadomo, że w niedzielę po tym jak skończę Residenta 7, no to wracamy z Ace Attorneyami. I żeby nie było, jeżeli będziesz miał jakiś pomysł na sobotnie rzeczy, to ja absolutnie nie mam problemu, żeby z czymś naskoczyć, jeżeli akurat nie skończę tego, co tam będę robił w soboty. No dobra, okej. No i to co? To by było na tyle? Chyba tak, no. Powiedzieliśmy dość dużo, co sądzimy o Rim. Mi się gra jako tako naprawdę podobała. Nie powiem, że jest to jeden z moich ulubionych tytułów. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, super i w ogóle polecam 10 na 10. Nie jest to Redux, którego polecam wszystkim. Ale też jeżeli ktoś lubi Metroidvania, to na pewno... Inaczej, jeżeli ktoś lubi Metroidvania, które nie skupiają się na walce, to jak najbardziej polecam. Jeżeli ktoś lubi Metroidvania, które skupiają się na walce, no to może rzeczywiście się poczuć nieco odrzucony, tak? No bo to jest dużo więcej eksploracji, mobilności i tak dalej, a walka jest takie coś przy okazji, trochę na siłę dorzucone. No to prawda. No i to chyba by było na tyle. Yep. Także cóż... Gra i dla was? Seversi i Shinji. Dzięki za liczne przybycie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!